Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trzeba się chwalić wielkimi sukcesami polskich szachistów, szczególnie jak ma się 12 lat i osiąga się fantastyczny wynik w turnieju. Zanim do tego przejdę, to zaproszę Was na turniej szachowy online w czwartek, 6 kwietnia o godzinie 21. Jest to turniej międzyklubowy. Zapraszam do klubu Pan Szachuś Klub. Wszystkie szczegóły znajdziecie w komentarzu podpiętym oraz w opisie. Im nas więcej będzie, tym lepiej. Jest to rozgrywka drużynowa. Gramy przeciwko na przykład arcymistrzowi Paklezie, Jaskółce, wielu innym streamerom. Jest to taki fajny rodzaj rywalizacji. Zapraszam do dołączenia i do spróbowania swoich sił. Ostatnio zajęliśmy 3. miejsce. Powalczmy jeszcze o wyższe. Wiem, że tam się te kluby mocno wzmacniają, więc mam nadzieję, że będzie nas dużo. A przechodząc tutaj do dzisiejszego odcinka, Cieślak Patryk, wcześniej już wspomniany na kanale zawodnik, 12-latek, który ograł arcymistrza z Brazylii, 2600, Fiera, tym razem już zakończył turniej w Reykjaviku i osiągnął bardzo dobry wynik rankingowy. Mianowicie, mając 2213 ranking, zarobił ponad 100 oczek rankingowych, wskakując powyżej na ranking powyżej 2300. A partię, którą Wam zaprezentuję dzisiaj, grał z zawodnikiem Aaronem Pasty, 2378, i wykazał się wielką dojrzałością na szachownicy. I już tłumaczę, o co chodzi. Partia, uważam, że bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś lubi manewrować albo jeszcze nie umie tego robić, to jest dobry przykład na bardzo dojrzałą i taką bezpieczną grę. Zapraszam serdecznie. Otóż tutaj partia rozpoczęła się ruchem E4. Przeciwnik E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, czyli partia hiszpańska, A6, goniec sobie odchodzi, skoczek F6, roszada. Oczywiście tutaj można grać różne warianty, czarne wybierają goniec E7, bicie pionka jest też możliwe, potem się gra D4, ale nie będę tu wnikał oczywiście w szczegóły. Wieża E1, B5, tutaj goniec B3, roszada, posunięcie A4, które od razu męczy tego pionka i trzeba wyjaśnić sprawę. Czarne zagrały B4 i tutaj Patryk zagrywa posunięcie D4. Teoria oczywiście w małym paluszku. Jeżeli gra się tutaj hiszpankę, no to trzeba troszeczkę też teorii znać, czyli atak w centrum. Zresztą jak w każdym debiucie trzeba znać trochę teorii, żeby grać na wysokim poziomie. Posunięcie D6 i Patryk, będąc młodym zawodnikiem, wymienia na E5 wszystko do końca. To jest bardzo ciekawe podejście, dlatego że pozycja nabiera charakteru troszeczkę symetrycznego. Gry pozycyjnej, co jest zwykle dla młodego człowieka trochę trudne, a on jednak w to wchodzi. To świadczy według mnie o sporej dojrzałości szachowej i sporym zrozumieniu tejże gry, moi drodzy. I tutaj hetman E2. Goniec B7, wieża D1 z szachem na hetmana, tak się śmieje zawsze, hetman E8, F3. Na razie na spokojnie, zobaczcie, ustabilizował sobie centrum i teraz plan biały będzie taki, żeby wyprowadzić resztę figur. Sprawa wydaje się prosta. Posunięcie A5, goniec E3, tutaj skoczek na D7. Widzimy, że czarne mogą planować takie zagranie albo przerzut skoczka na skrzydło, hetman F2. Próba właśnie zatrzymania tutaj tego gońca na C5, to już świadczy o tym, że białe starają się zapobiegać planom czarnym. To, cały czas powtarzam, świadczy o sporej dojrzałości tego młodego człowieka, co mi się bardzo, bardzo podoba i należy też brać z tego przykład, a nie grać w szachy tak, wiecie, na wariata, tak od początku do końca na wariata, to nic dobrego nie daje. Oczywiście to może być bardzo widowiskowe, rozrywkowe, ale jak chcemy grać w szachy dobrze, no to jednak te zrozumienie jest bardzo ważne i spokój na szachownicy. Skoczek B6, zobaczcie, skoczek D2, hetman C6 i król H1. Tutaj komputer niby mówi, że ruch zły, ale ja się wcale z tym nie zgadzam, moi drodzy. Komputer to jest jedno, komputer widzi zagranie wieża z D na C1. Kto by taki ruch wymyślił? No oczywiście, żeby to zagrać C3 i tak dalej. Jasne, ale ta dojrzałość polega na tym, że król sobie schodzi już tutaj z tej diagonali i nie będzie żadnych przypadkowych jakichś tam związań, na przykład goniec C5. Oczywiście w przyszłości teraz tego nie ma. Co za tym idzie, przeciwnik też zagrał król H8, prawdopodobnie z planem na F5. Zobaczcie, że ten ruch też komputer źle ocenia, ale to jest nieistotne. I teraz
Patryk przechodzi do wielkich konkretów, co mi się bardzo podoba. Tutaj komputer cały czas podpowiada wieża D na C1. Ok, można by się na pewno nad tym zastanowić, żeby zagrać C3 i otworzyć linię. Wszystko gra. A Patryk przechodzi do konkretów, co już powtarzałem, jest według mnie fajne. Mimo że zły ruch według silnika, ale nie patrzmy na to. Patrzmy tylko na tę pozycję, którą chcemy dostać i oceniamy ją na swoją korzyść. Zobaczcie, bicie na B6, goniec, hetman, wymiana, skoczek C4. I tutaj pozycja białych mi się bardzo podoba, choć silnik mówi, że to jest remisowa pozycja. Okej, ale zauważmy, że ten skoczek jest praktycznie wieczną figurą na polu C4, na którym skoczek czuje się wyśmienicie dobrze. Goniec zagrywa na C5, hetman D2, F6. Posunięcie hetman D7. Bardzo dojrzała decyzja wymiany hetmanów. Mi się to niezwykle podoba. Co nastąpiło? Goniec D4, wieża D1, wieża C8 i B3. Zwróćmy uwagę teraz na tę końcówkę. Pionki stoją na białych polach, więc goniec ich nie dosięgnie. Skoczek oczywiście tutaj uderza w pola. B6 na przykład. No nie widać żadnych konkretów na wygrywanie białymi. Mało tego, tutaj Stockfish mówi, że to jest po prostu remis. Ale moi drodzy, na tym polega właśnie siła szachisty, że on dostał swoją spokojną pozycję i próbuje realizować to w końcówce z zawodnikiem prawie 2400. Moi drodzy, to jest naprawdę wielka sztuka, jak grać dalej to białymi. Król G8, posunięcie G3, zrozumiała sprawa, król chce iść do centrum, wieża C6. F4 od razu przywalił tutaj biały i bardzo fajne zagranie. To też pokazuje, że białe chcą grać na wygraną po prostu, a nie tutaj powiedzmy stać i zaproponować remis. Wieża wróciła, król do przodu, posunięcie B5. I teraz to jest błędne posunięcie. Zaraz się dowiemy dlaczego. Zobaczcie, że w pewnych momentach też zawodnik grający czarnymi, mając większy ranking, nie wytrzymał ciśnienia, nie pokazał nic wielkiego w debiucie i nie widzi drogi na wygrywanie partii. Źle obliczył sytuację, a Patryk na to tylko czekał zapewne. Posunięcie B5, AB, A4. O co tutaj chodzi? Nie można zbić, bo tracimy skoczka. I teraz ten pionek będzie bardzo niebezpieczny w połączeniu z gońcem, ale ten pionek również jest niebezpieczny i to się też dzieje. Zobaczmy, że poszło B6, posunięcie A3, B7, wieża B8 i teraz Patryk Cieślak zagrywa najlepszy ruch w pozycji. Skoczek A5, dlatego że wzmacniamy pionka i grozimy zagraniem skoczek na C6. I teraz zwróćmy uwagę, że w tej pozycji wieża zagrywa na F7, ale jakby pionek szedł na A2, to my gramy skoczkiem. Jeżeli tutaj dojście do hetmana by nastąpiło, to oczywiście to wymieniamy, wybijamy wieżę i gramy wieża C7 i nie ma obrony przed wieżą C8. Partia się kończy. Tak nie było oczywiście. Ale było blisko. Wieża zagrała na F7, na co nastąpiło wybicie. I to też trzeba z daleka było przewidzieć. Tutaj Patryk, no powiem Wam szczerze, zagrał rewelacyjnie. Znaczy, na razie dosyć prosto, bo tak trzeba grać. Skoczek na C6, tak? I skoczek D8. Zobaczcie, że to się trochę upraszcza. Oczywiście szach, bicie. Chwilowo wieża więcej, ale ten pionek oczywiście tutaj dochodzi i nie ma go jak zatrzymać. Skoczek wrócił, król, nastąpiło bicie, oczywiście tu bicie królem czy gońcem, no gońcem nie można, królem czy pionkiem nie ma większego, nie można gońcem, przepraszam, mówię królem albo pionkiem, tak, nie ma większego znaczenia, tak naprawdę to są równoznaczne posunięcia. Skoczek dał szacha, król C5 i skoczek D2, bardzo ładny ruch. On jest bardzo potrzebny, dlatego że po dorobieniu hetmana, co nastąpiło, jest wymiana i skoczek F3. Zobaczcie, że po tych wszystkich zawirowaniach na szachownicy, po tych wymianach, białe osiągnęły tylko albo aż jednego pionka więcej. A co jest najważniejsze w tej pozycji? Nie wpuszczają króla do centrum, do tych pionków. I to jest naprawdę rewelacyjna informacja dla tego młodego człowieka. Znaczy, podziwiamy go, znaczy ja go podziwiam za tę dojrzałość i za zrozumienie. Moi drodzy, pozycja jest wygrana, ale no, żeby to wygrać, to trzeba też wykazać się umiejętnościami. Jak było dalej? G6. I tutaj przede wszystkim aktywność króla jest bardzo ważna. Król H3, tędy sobie postanowił tutaj biały pograć. Goniec, król G4, H6 i H4.
Podważamy tutaj pionki, żeby król miał drogę do przejścia na tym skrzydle. Król d6, h5 i tutaj po wymianie sprawa wydaje się już bardzo łatwa. Goniec c1 i zwróćmy uwagę, skoczek h4, król c5 i skoczek f5, znowu blokując pole d4, a przy okazji atakując. Bardzo dobre podejście, bardzo dobre wyczucie i pełna kontrola nad tą pozycją. Goniec d2, na co król g6, zobaczcie, na spokojnie, nawet jeszcze nie wybija tego pionka, tylko liczy dokładnie warianty i gra król g6, bo czarne nie mają tutaj nic za bardzo do powiedzenia. Ten król chce przejść tutaj i wziąć tego pionka na spokojnie. Na co nastąpiło? Zagranie gońcem na e1, król zbił i teraz czarne postanowiły już, no nie mają nic do stracenia, bo oczywiście jak puszczą pionka, to koniec partii, więc zbiły na g3. Chodzi o to, że król teraz przechodzi na d4, ale tutaj Patryk to wszystko przeliczył i zagrywa królem na g5, król zagrał, król f5, król zbił pionka, król zbił pionka, król zbił pionka, skoczek e2, bo tutaj jak zagramy, to też pilnujemy pola b3, król c4, ale Patryk zagrał skoczek na c1, które równie wygrywa, dlatego że pilnujemy tych pól, pionek jak zagra, to zbijamy oczywiście, a jak król zagra na c3, to gramy skoczek a2 i wybijamy pionka na b4 i dochodzą tym pionkiem do pola przemiany, więc ta partia w tym momencie się skończyła. Piękne zwycięstwo, bardzo dojrzałe. Ja wiem, że dla niektórych może się to wydawać nudne, ale ja cały czas powtarzam, jeżeli ktoś chce grać dobrze w szachy, to w ten sposób też trzeba nauczyć się grać i kontrolować, starać się kontrolować sytuację i grać pozycyjnie, technicznie, ze zrozumieniem. Coś fantastycznego. Gratuluję, Patryku. Życzę Ci powodzenia. Trzymam za Ciebie kciuki. Ranking 2300 to już jest, moi drodzy, coś. W tym wieku szczególnie. Więc dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o szachowo.pl. Macie tam 10% zniżki na zakupy szachowe. I tyle. Moi drodzy, dziękuję serdecznie. Życzę zdrowia, wszystkiego dobrego. I widzimy się na turnieju. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.